Katowice zmniejszają opłaty za parkowanie na maszynach parkingowych na ulicy tylnej Mariackiej. Wszystko dlatego, że od uruchomienia tych urządzeń prawie nikt z nich nie korzysta. Czy chodziło tylko o cenę, okaże się w najbliższych tygodniach. Niedługo znacznie spadną też ceny za postój na parkingach w strefie kultury. Paweł Jędrusik. Dziś przed południem w ciągu kilkudziesięciu minut na automatyczny parking na ulicy tylnej Mariackiej przyjechał tylko jeden kierowca. I tak jest codziennie od ponad 8 miesięcy. Pierwszy raz tutaj jestem, także no myślę, że dopiero się przekonam o tym, jak tu jest, ale wygląda ciekawie. Z kolei ci, którzy już mieli okazję skorzystać, raczej nie mają pochlebnej opinii. Fatalne, fatalne ceny, fatalne miejsce. A o tym, że kierowcom to miejsce nie odpowiada, mogą świadczyć liczby. Od początku uruchomienia zespołu maszyn parkingowych przy Tynnej Mariackiej do końca czerwca wpływy z, tego, z tytułu parkowania samochodów w tym miejscu wyniosły prawie 300 tysięcy złotych. Dokładnie 283 000 złotych. W tym samym czasie utrzymanie maszyn pochłonęło prawie 871 000 zł, czyli trzy razy więcej. Z danych wynika, że średnio miesięcznie od grudnia do lipca parkowało tu 1695 samochodów, czyli około 56 dziennie. 2,3 na godzinę, a miejsc jest 240. W założeniu miało to być inwestycja komercyjna, która na siebie zarabia, ale ceny 12 zł za godzinę i 6 zł dla posiadaczy katowickiej karty mieszkańca okazały się zaporowe, dlatego teraz spadną o połowę. Od początku mówiliśmy o tym, że w trakcie wprowadzania nowej polityki parkingowej będziemy weryfikować sytuację na katowickich drogach, to jak wygląda rotacja na miejscach parkingowych i tym podobne elementy, sprawdzać. I w związku z tym, że te ceny mocno odbiegały jeśli chodzi o parking na tylnej Mariackiej w strefie kultury, od tego jak kształtują się te opłaty w przypadku śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i strefy płatnego parkowania, postanowiliśmy wyjść naprzeciwko tym oczekiwaniom mieszkańców. Takie same stawki mają teraz obowiązywać w katowickiej strefie kultury. Nowe ceny na maszynach parkingowych zaczną obowiązywać od 9 września, a w strefie kultury prawdopodobnie w połowie października po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta.